Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Był ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoffen na łamach dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikował felieton poświęcony sytuacji w Polsce po wyborach parlamentarnych. W tym felietonie dał wyraz swojemu zadowoleniu, jeśli chodzi o wynik tych wyborów i kreślił taką wizję konstruktywnego partnerstwa z Niemcami. Co więcej, jest tutaj w tym felietonie mowa o zacieśnianiu relacji między Bundeswehrą a siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Padło bardzo mocne stwierdzenie i warto je tutaj zacytować w całości. To jest cytat z byłego ambasadora Niemiec w Polsce. W interesie obu stron leży potrzeba ściślejszej integracji Bundeswehry z siłami zbrojnymi RP, a w dłuższej perspektywie także trwałe przemieszczenie wojsk niemieckich do Polski. Koniec cytatu. To zdanie może szokować i przywoływać historyczne obrazy krwawej historii relacji polsko-niemieckich. Natomiast warto spojrzeć nieco szerzej geopolitycznie, w jakim momencie pojawia się tego typu propozycja człowieka, który nie jest osobą absolutnie przypadkową. To nie jest jakiś były polityk nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, w kwestiach bezpieczeństwa, który był ambasadorem Niemiec w Polsce, ale jest to wytrawny dyplomata, urzędnik państwowy, który ma także bardzo szerokie koneksje w niemieckich służbach specjalnych. To człowiek, który wstąpił do niemieckiej służby dyplomatycznej w roku 1986, pracował na niskich pierwszych, można powiedzieć, takich szczeblach kariery dyplomatycznej w ambasadzie Niemiec w Paryżu, a następnie przebywał na placówce w Moskwie. Zdobywał w latach 1994-2002 bardzo cenne doświadczenia również na stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, a w latach 2002-2005 kierował Wydziałem Politycznym Ambasady w Moskwie. Niezwykle odpowiedzialna funkcja i chyba jeszcze bardziej odpowiedzialna funkcja, czy na pewno jeszcze bardziej odpowiedzialna funkcja spadła na niego w latach 2007-2010, kiedy pełnił funkcję wicedyrektora Niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej, czyli BND. Był także ambasadorem Niemiec w Czechach, był pierwszym w historii zastępcą sekretarza generalnego NATO do spraw wywiadu i bezpieczeństwa, no i oczywiście także pełnił funkcję ambasadora Niemiec w Polsce. Jak Państwo widzicie z tego bardzo krótkiego przeglądu życiorysu zawodowego Arnta Freytaga von Loringhoffena, jest to postać niezwykle mocno usadowiona w niemieckim establishmencie, niezwykle wpływowa, nie tylko jeśli chodzi o dyplomację, ale także służby specjalne i także jeśli chodzi o szerokie znajomości, chociażby w Sojuszu Północnoatlantyckim. No, nie jest to zatem postać, której słowa można w jakikolwiek sposób lekceważyć. Warto się przysłuchiwać tego typu wypowiedziom, ponieważ one często zawierają różnego rodzaju, nazwijmy to, balony próbne, papierki lakmusowe wysyłane przez establishment niemiecki, nie tylko do państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także do własnego społeczeństwa. W tym kontekście warto spojrzeć nieco szerzej na geopolityczny kontekst słów byłego ambasadora Niemiec w Polsce. No i myślę, że warto rozpocząć od tego, co dzieje się na forum Parlamentu Europejskiego. A pamiętajmy, że tenże parlament pracuje nad pakietem aż 267 poprawek do traktatów unijnych, które mają znacząco wzmocnić kompetencje Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i innych instytucji unijnych, no i oczywiście odbierać państwom członkowskim prawo weta w większości spraw. To z kolei jest przyjęcie w ogóle takiego pakietu byłoby fundamentalnym krokiem do przekształcenia Unii Europejskiej z Europy ojczyzn w europejskie państwo federalne. A zatem
Przyjęcie tego pakietu zakończyłoby formalną suwerenność państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. I niewątpliwie tego typu koncepcja, jak trwałe przemieszczenie Bundeswehry na terytorium państwa polskiego, to jest element właśnie przekształcania Unii Europejskiej w państwo o charakterze federalnym. Tutaj decyzje rządu w Warszawie nie miałyby mocy wiążącej, taką moc miałyby decyzje, które zapadałyby w Brukseli. W swoim felietonie Arndt Freytag von Loringhoffen mówi także o perspektywie zapanowania pokoju w naszej części Europy, kreśli także jakąś perspektywę, jak to ujął, częściowego członkostwa Ukrainy w NATO jako opcję przejściową. No i tego typu propozycje są szalenie niebezpieczne, ponieważ doskonale wiemy, że w Sojuszu Północnoatlantyckim nie ma jednomyślności w tej sprawie. Ukraina na dziś nie ma żadnych realnych szans na przystąpienie do sojuszu. Zresztą wiemy doskonale, jak było to gorąco dyskutowane jeszcze w 2022 roku. Nikt dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim nie weźmie na siebie odpowiedzialności, jeśli chodzi o wejście w otwarty konflikt z Federacją Rosyjską. Tym bardziej, że widać, że Ukraina mimo tego ogromnego wsparcia kolektywnego Zachodu nie jest w stanie odzyskać deklarowanych terytoriów, nie jest w stanie zająć Krymu czy obszaru w Donbasie. Mimo szumnie ogłaszanej kontrofensywy widać, że w sensie militarnym nie ma tutaj żadnych postępów, a widać także, że sankcje nakładane na Rosję nie przynoszą zakładanych rezultatów. W związku z tym należy się spodziewać dążenia państw kolektywnego Zachodu do, no, jeśli nie szybkiej normalizacji z Rosją, to niewątpliwie jakiejś formy zakończenia tego konfliktu, być może także na początek przynajmniej zamrożenia tego konfliktu. I warto tutaj skonfrontować słowa byłego ambasadora Niemiec chociażby z tym, co całkiem niedawno napisał Dmitrij Miedwiediew. Ten artykuł Dmitrija Miedwiediewa opublikowany w dzienniku Rosyjska Gazeta jest niezwykle ostry, jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie. Jest Miedwiediew generalnie wchodzi w buty nieżyjącego już Władimira Żyrynowskiego, używa bardzo ostrego języka, jeśli chodzi o komunikację i taką narrację właśnie prezentowaną w mediach, czy to rosyjskich, czy w mediach zagranicznych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. W związku z tym jego głos jest słuchany na świecie. No i tutaj po raz kolejny zresztą odniósł się do polskiej polityki, do tej polityki realizowanej przez decydentów w Warszawie w kontekście święta 4 listopada, czyli Dnia Jedności Narodowej, który jest w Rosji obchodzony na pamiątkę wyzwolenia w 1612 roku Kremla z rąk wojska Rzeczypospolitej. Ten tekst jest niezwykle ciekawy, ponieważ ukazał się nie tylko w kontekście Dnia Jedności Narodowej, ale także bardzo jasnych sygnałów ze strony Moskwy pod adresem Berlina, aby przywrócić kontakty gospodarcze, aby wznowić budowę Nord Stream 2, aby rozpocząć eksploatowanie Nord Stream 2. No i tutaj padają oskarżenia pod adresem Polski, że stała się takim, można powiedzieć, instrumentem w rękach Stanów Zjednoczonych, że ta polityka, jak to określił Miedwiediew, agresywna właśnie na kierunku wschodnim, może nawet doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Takie groźby zresztą tutaj w tym artykule padają. Jest mowa o niewdzięczności wobec Rosji, jeśli chodzi o granice, które Polska uzyskała po 1945 roku. I chociażby w tym kontekście widać, że elity rosyjskie szukają tego porozumienia
z Niemcami ponad głowami polskich polityków, ponieważ decydenci w Warszawie są traktowani jako pewnego rodzaju pas transmisyjny decyzji z Waszyngtonu. To szalenie niebezpieczna sytuacja geopolityczna, kiedy pojawia się tego typu narracja ze strony rosyjskiej, a z drugiej strony pada bardzo także niebezpieczna argumentacja ze strony niemieckiej, jeżeli chodzi czy to o federalizację Unii Europejskiej, czy właśnie kwestie przemieszczenia, trwałego przemieszczenia wojsk niemieckich na terytorium państwa polskiego, a to wszystko w kontekście jeszcze rosnącej niechęci elit ukraińskich do jakichkolwiek bliższych relacji z Polską. Polska jest oskarżana chociażby przez samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, co widzieliśmy zresztą na forum ONZ całkiem niedawno. No i to zbliżenie ukraińsko-niemieckie również ponad głowami polskich polityków. Niestety widać, że polityka ostatnich lat, polityka właściwie ostatnich dwóch dekad opierania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej tylko i wyłącznie na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa jest polityką, no można powiedzieć, samobójczą. Widzimy to zwłaszcza w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś perspektywa wycofania strategicznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, a przynajmniej jego znacznego ograniczenia, oznacza dla Polski sytuację katastrofalną. W sytuacji bardzo trudnych i wręcz złych relacji z Rosją, z Białorusią, coraz gorszych relacji z Ukrainą, nie najlepszych relacji z Niemcami i z jednej strony bardzo silnego parcia na federalizację Unii Europejskiej, no z drugiej strony ta narracja, którą obecnie obserwujemy, czy to w Rosji, czy na Białorusi, która jest skutkiem działań amerykańskich w tej części Europy, no nie zwiastuje niczego dobrego. Dziś próba wybawienia Polski od groźby wojny to przede wszystkim przestawienie sterów naszej dyplomacji na politykę wielowektorową, na jak najszybszą normalizację relacji z Rosją i Białorusią, ponieważ to dzisiaj jest jeden z kluczowych w ogóle elementów zachowania pokoju w naszej części Europy i oczywiście kwestia jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie to również jest taki powiedziałbym również jeden z fundamentów budowy właśnie architektury pokojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.